ważne jest połączenie diety z innymi aspektami życia, takimi jak ruch, sen czy leki? Bardzo ważne, bo to jest takie holistyczne podejście do naszego organizmu, które pozwala nam utrzymać homeostazę, czyli taką równowagę organizmu. Więc tutaj tymi podstawowymi czynnikami, które będą pozwalały nam utrzymywać równowagę organizmu, to będzie zdrowa, zbilansowana dieta, bogata w składniki odżywcze, witaminy, pierwiastki. To będzie zdrowy sen, który jest bardzo ważny przy regeneracji organizmu i o tym bardzo często zapominamy, tak? O tym zdrowym śnie. Oglądamy gdzieś tam do późnych godzin nocnych telewizję, korzystamy, dzisiaj bardzo modne, korzystamy ze smartfonów, z mediów społecznościowych czy z komputerów, a takie zachowanie wyhamowuje nam produkcję melatoniny, czyli tego naszego hormonu snu, na około 3 godziny. Powodujemy tym, że organizm podczas snu nie regeneruje się dostatecznie, a melatonina jest naszym podstawowym antyoksydantem i doskonale w godzinach od 22 do godziny 1 w nocy optymalnie regeneruje organizm. A takie oglądanie telewizji, to co wspomniałam, i poddawanie się emisji tego błękitnego światła z monitorów, niestety zaburza tą naszą naturalną regenerację. Pytała Pani jeszcze o ruch. Ruch również jest jednym z czynników, który będzie warunkował nasze zdrowie. Bez ruchu, bez aktywności fizycznej trudno jest utrzymać zdrowie. Te słynne 10 tysięcy kroków to jest takie minimum, które musimy organizmowi naszemu dostarczyć, żeby choćby utrzymać krążenie na odpowiednim poziomie. No i takie zalecenia i dietetyczne, i lekarskie, minimum godzina ruchu dziennie na świeżym powietrzu, bo to będzie działało bardzo pozytywnie na naszą odporność, na dotlenienie organizmu. Także to jest takie minimum, tak? Poza tym też należy pamiętać, jeżeli chodzi o ruch i sport, żeby ten ruch był dostosowany do naszych możliwości, do możliwości danego organizmu, do wydolności, bo taki zbyt intensywny jakiś sport może tylko zaszkodzić, może tylko nam zaszkodzić, gdyż spowoduje tak zwany stres oksydacyjny, nadmierne wydzielanie kortyzolu i zamiast pożytku przyniesie nam niestety negatywne skutki. Także należy pamiętać, żeby ta aktywność była dostosowana do możliwości danego organizmu. I tutaj taką zalecaną aktywnością właściwie dla wszystkich będzie Nordic Walking, który bardzo często zalecam moim pacjentom, gdyż jest to aktywność, która nikomu na pewno nie zaszkodzi. Działa ogólnorozwojowo na cały organizm, doskonale dotlenia, wzmacnia mięśnie, ten nasz gorset mięśniowy. Także będzie zalecana i pożyteczna dla wszystkich. No, spacery czy jazda na rowerze również. Czy ten stres związany z nadmiernym, czy to jest przetrenowaniem, wydzielaniem się nadmiernego kortyzolu, jak to ważne jest, jak negatywnie to wpływa na ten nasz organizm? Kortyzol jest naturalnym hormonem stresu, który wydziela się, stres jest potrzebny organizmowi ludzkiemu, gdyż w sytuacji, kiedy jest organizm w jakimś zagrożeniu, to ten stres napędza do działania i pozwala się przed takim zagrożeniem ratować. Choćby mamy jakieś zagrożenie konkretne, sygnał do organizmu uciekać, tak? I w tym momencie wydzielają się te hormony stresu. Kiedy jest ta ucieczka, no to one, te hormony stresu, się zmetabolizują w tym czasie, bo doszło do jakiejś aktywności fizycznej i głównie w tym momencie metabolizują się hormony stresu. Natomiast zwykle przy naszym takim codziennym życiu, my mamy stres w pracy na przykład, czy pod wpływem jakichś wydarzeń, ale niestety nie możemy uciec, tak? Ta aktywność fizyczna w tym momencie po sytuacji stresującej bardzo rzadko się kiedy zdarza.
I w takiej sytuacji ten kortyzol i hormony stresu się nadmiernie gromadzą w organizmie, a powodują one wówczas niestety uszkodzenia organizmu, osłabienie odporności, osłabienie, spowolnienie regeneracji organizmu. Dlatego tak ważne w momencie, kiedy przy stresach ogólnie jest potem odreagowanie tego stresu. I często bardzo moim pacjentom zalecam stosowanie technik relaksacyjnych. Uczę ich, jakie to są techniki. Będą to na przykład techniki oddechowe, oddech kwadratowy. Doskonała jest tutaj w tym względzie yoga, czy taka dostosowana aktywność fizyczna.